Dzień dobry. Nasze dwa spotkania poświęciliśmy językowi jako narzędziu komunikacji. Przyjrzeliśmy się, jak język zmienia rzeczywistość i przyjrzeliśmy się interpretacji komunikatu. Dziś przyjrzymy się jednemu z zastosowań języka i do czynności wiedzotwórczej. Mianowicie przyjrzymy się definiowaniu. Dla nas to ważne, ponieważ definiowanie jest sposobem porządkowania naszego świata. Kiedy mówimy o definiowaniu, mamy na myśli albo podanie charakterystyki przedmiotu, czyli odpowiedzi na pytanie, co to jest, albo charakterystyki wyrażenia, czyli odpowiedzi na pytanie, co to znaczy. Te pierwsze definicje nazywamy definicjami realnymi, ponieważ odnoszą się do przedmiotu. Te drugie nazywamy definicjami nominalnymi, ponieważ odnoszą się do wyrażenia. Definicje mają różną strukturę i wobec tego wyróżniamy definicje równościowe i nierównościowe. Definicje równościowe mają bardzo wyraźną strukturę. Definiendum równa się definiens. Definiendum to jest ten element, który mamy zdefiniować. Definiens to ten element, który definiuje. A ten znak równa się, wyrażany czasem zwrotem jest to, oznacza, że każdy przedmiot, który możemy określić nazwą w definiendum, jest także przedmiotem, który możemy określić nazwą stojącą w definiensie. Spójrzmy na przykład, bo dopiero to rozjaśni owe techniczne ujęcie definicji równościowej. Wchodzę do sklepu meblowego i mówię, poproszę kwadratowy stół. No i pan mi różne stoły kwadratowe pokazuje. Mogę jednakowoż wejść do sklepu meblowego i powiedzieć, poproszę stół o blacie prostokąta równobocznego. Oczywiście nikt tak nie mówi, natomiast kwadrat jest prostokątem równobocznym i wobec tego pan w sklepie meblowym powinien mi przynieść dokładnie ten sam zestaw stołu. I to są te definicje równościowe. Oczywiście, robiąc definicję równościową, można popełnić tak zwany błąd nieadekwatności. Co to znaczy? Ano właśnie to, że nie będzie spełniony ów warunek równości. Znów przyjrzyjmy się przykładom. Jeśli mówię kwadrat, jest to czworobok równoboczny, to zrobiłam definicję za szeroką, bo miałam zdefiniować kwadrat, a zdefiniowałam kwadraty i rąby. A może być definicja za wąska. Ktoś mnie pyta, słuchaj, co to jest ołówek? A ja mówię, wiesz, to jest taki przyrząd do pisania, który ma drewnianą obudowę i pręcik grafitowy. Otóż jest to wyraźnie definicja za wąska, ponieważ ołówki mają nie tylko drewnianą obudowę, ale także mogą mieć obudowę na przykład metalową. Może być także taki błąd, który nazywamy błędem ignotum per ignotum. To znaczy jest to taka definicja, która wyrażenie niezrozumiałe definiuje mi także
przez wyrażenie niezrozumiałe. Jeżeli pytamy, co to jest skarabeusz i dowiadujemy się, że w starożytnym Egipcie poświętnik, no to niewiele się dowiemy, musimy sięgnąć do pojęcia poświętnika. Wśród rozmaitych typów definicji mamy także definicje, które nazywamy klasycznymi. Są to definicje równościowe, a więc mają ową strukturę definiendum równa się definiens. Są to definicje realne, czyli definiują przedmiot, a nie znaczenie wyrażenia i mają bardzo określoną budowę. Mianowicie podają najbliższy rodzaj i różnicę gatunkową. Zastanówmy się przez moment, jak zdefiniowalibyśmy krzesło. Zapewne zaczęlibyśmy od powiedzenia: krzesło jest to mebel i to byłby właśnie ów najbliższy rodzaj, a następnie wyliczalibyśmy rozmaite cechy, które różnią krzesło od wszystkich innych mebli. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie podać taką doskonałą definicję równościową i czasem musimy sięgnąć do definicji nierównościowych, to znaczy takich, które owego warunku równości, tego jest to, nie spełnia. Są rozmaite typy tych definicji. Ja podam Wam kilka, tych, które być może często stosujemy. Pierwszy taki typ, o którym warto powiedzieć, typ definicji nierównościowej, to są definicje cząstkowe. To są definicje, które podają nam warunki, kiedy na pewno pewien przedmiot podpada pod naszą definicję i warunki, kiedy na pewno nie podpada pod tę definicję. W środku zostaje pewien rodzaj szarej strefy, który być może w konwersacji dopiero będziemy musieli precyzować. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w lesie, popijamy herbatę z termosu i nagle ktoś mówi: wiesz, chciałbym mieć choć jednego prawdziwego przyjaciela. A ktoś pyta: a co masz na myśli, mówiąc prawdziwy przyjaciel? I to jest właśnie pytanie o definicję. Bardzo trudno jest sformułować definicję równościową prawdziwego przyjaciela. Raczej mówimy: wiesz, prawdziwy przyjaciel to jest ktoś, kto nie ocenia mnie, kto wspomaga mnie w trudnych chwilach, kto pomaga mi odrobić pracę domową, tłumaczy mi rzeczy, których nie rozumie, który, jak jest mi smutno, to wyciąga mnie gdzieś. Zaczynam wymieniać to wszystko, czego oczekuję od dobrego przyjaciela. A potem: wiesz, ale jak ktoś plotkuje na mój temat, odmawia wytłumaczenia jakiegoś trudnego zagadnienia, porzuca mnie, jeśli tylko zaczynam mieć kłopoty, to na pewno nie jest dobrym przyjacielem. I to jest definicja cząstkowa, którą używamy, żeby wyjaśnić komuś, co rozumiemy przez rozmaite terminy. Innym sposobem definiowania jest tak zwana definicja operacyjna. Definicja operacyjna nie mówi nam, czym jest ten przedmiot, natomiast podaje, jak sama nazwa wskazuje, operację, żeby ten przedmiot w świecie rozpoznać. To wyobraźmy sobie lekcję chemii, wzywa nas pani do odpowiedzi, mówi: proszę powiedzieć, co to jest zasada. Zapomnieliśmy kompletnie o dysocjacji, o grupie OH, ale pamiętamy eksperyment i wtedy mówimy: no sorko, zasada to jest taka substancja, że jak do jej roztworu wkroplimy fenoloftaleinę, to zabarwi się na taki malinowy kolor. Nie wytłumaczyliśmy, czym jest zasada, ale wytłumaczyliśmy, jak zasadę rozpoznać. Jeszcze innym przypadkiem
są tak zwane definicje deiktyczne. Ostensywnej. Otóż czasem jest tak, że bardzo trudno jest cokolwiek wytłumaczyć, choćby dlatego, że nasz rozmówca jest bardzo młody. Oto jesteśmy w zoo z malutkim braciszkiem. I braciszek pyta, siostra, co to jest żyrafa? Braciszek nie wie, co to jest ssak albo różne inne rzeczy. Jak jest najprościej? Ano prowadzimy pod klatkę z żyrafą i mówimy, oto jest żyrafa, wskazując. I tamto drugie jest, pokazujemy, jest także żyrafą. I wtedy nasz malutki braciszek, choć być może nie potrafi jeszcze odpowiedzieć na pytanie, co to jest żyrafa, żyrafę zaczyna rozpoznawać. Jak Państwo widzą, definicje pojawiają się często w naszych konwersacjach, bo wszelkie pytania, co masz na myśli przez, albo co rozumiesz przez, albo jak definiujesz, albo kogo uważasz za, to są wszystko pytania o definicję. Mamy wiele typów definicji, jeśli rozpatrujemy rolę definicji w języku. Pierwszy taki typ to są definicje sprawozdawcze. Jak sama nazwa wskazuje, to są definicje, które zdają sprawę, jak aktualnie rozumiemy pewne wyrażenie. I czasem nie rozumiemy pewnego wyrażenia i wtedy sięgamy do słowników, do encyklopedii i tam dowiadujemy się, co to jest na przykład kamera. Ale nie zawsze jest tak, że to nasze wyrażenie ma definicję pozwalającą je doprecyzować. I wobec tego napotykamy w naszych konwersacjach tak zwane definicje regulujące. Oczywiście to są definicje, które liczą się z tym, jak dane wyrażenie jest rozumiane w języku, natomiast doprecyzowują to wyrażenie. Spotykamy się w prawie bardzo często z takimi definicjami. Otóż normalnie mówimy człowiek dorosły dość luźno. Natomiast z punktu widzenia prawa rzecz jest istotna, ponieważ osoba dorosła nabywa określonych praw. I wtedy dowiadujemy się, że osoba dorosła to osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 lat. To bardzo też jest interesujące w życiu społecznym. Przed wielu laty, zapewne was jeszcze na świecie nie było, w ciągu 5 minut spadło w Polsce bezrobocie o bardzo wiele procent. Ale bynajmniej nie dlatego, że stworzono nagle miejsca pracy, tylko dlatego, że w parlamencie zmieniono definicję bezrobotnego. I ktoś kładł się spać jako bezrobotny, obudził się rano i może się okazać, że bezrobotny nie jest, ponieważ inaczej zostało to pojęcie zdefiniowane. I wreszcie trzeci rodzaj, pojawiający się często w nauce, to definicje projektujące. Odkrywamy przecież nowe zjawiska, jakoś musimy je nazwać. I wtedy musimy wprowadzić do naszego języka nową zupełnie definicję. Maria Curie-Skłodowska odkrywa polon i nagle mówi, polon jest to pierwiastek o takiej to a takiej liczbie atomowej. Kiedyś nie było pojęcia cyberprzestępstwo, teraz to pojęcie jest i musimy podać jakąś jego definicję. Ostatnim osobliwym rodzajem to są tak zwane definicje perswazyjne. Tu musimy być ostrożni, bo te definicje, choć nazywają się definicjami perswazyjnymi, wcale nie pełnią roli definicji, to znaczy ani nie zdają sprawy, jak rozumiemy wyrażenie, ani nie regulują wyrażenia, ani nie opisują przedmiotu, ani nie wprowadzają nowego pojęcia do języka. Ale są to wyrażenia, które mają strukturę definicji,
ale ich celem jest urobienie naszej postawy. Jeśli czytamy taką definicję, kara śmierci to morderstwo w majestacie prawa, to nie jest to definicja mówiąca, czym jest kara śmierci, ani nie regulująca wyrażenia kara śmierci. Używając słowa morderstwo, które budzi w nas negatywne skojarzenia, chcemy, by także to słowo, także te negatywne skojarzenia zostały przeniesione na karę śmierci. Definicje są obecne w naszych rozmowach dnia codziennego i czasem musimy je w tychże konwersacjach urabiać. Dobrze jest wobec tego wiedzieć, jak one wyglądają. Równie ciekawą czynnością jest zadawanie pytań, ale o tym już na następnym spotkaniu. Zapraszam, a teraz do widzenia.